Witam. Dzień dobry. Czy ja współpracuję z Dobrym Zielem? Nie mam współpracy z Dobrym... Znaczy, inaczej. Ja ich reklamuję już tak non-profit, wiesz? Na tej zasadzie. Sobie po prostu są. Non-profit, znaczy non-profit. Nie no, no dają mi yerbę, no dają mi yerbę. No dobra, dają mi yerbę, ale... To tyle, a yerbę jakoś dużo też nie piję. Ale wcześniej to też tam, nie wiem, paręset złotych może mi też tam coś tam czasem rzucił. To taka symboliczna współpraca, ale jak zaczynałem streamowanie, to była moja jedna z pierwszych współprac i bardzo się z tego powodu cieszyłem. I mimo, że już minęło tyle lat, no to tam nadal sobie to dobre ziele jest i niech se będzie. Zamówiłem kokosową swoją działalność. Jest spoko kokosowa, ale też nie jest, to nie jest moja ulubiona yerba na pewno, ale jest w porządku. Myślę, że jak nie próbowałeś kokosowych, to fajnie spróbować. Kometa na kometę na górze. Pani zadanie to kominek. Wiesz co, uważam, że to, że ktoś ma raka, nie daje mu pozwolenia na robienia, na dotykanie po penisie. Żartuję, no nie no, Dadwidza. Jak ostatnie jego życzenie. Ale coś w spadku muszę dostać za to. Od widza. Skoro to ostatnie życzenie. Dziękuję, suba. Suba? To wszystko, co ma. Przeterminowana rok yerba. Ja nie wiem, jak jest z yerbą po terminie. Więc ci nie powiem, Scolin. A czy masz aż 5 kilo yerby? Co ty zamówiłeś ze strzałem 5-4? To jest 10 opakowań. Mega dużo. Nowy Audi Brusa? Słyszałem o nowym Audi Brusa. Ale dla mnie to jest dziwne, że to jest na offstreamie to pisane. Myślałem, że to pod content na streamie pisał, nie? Chyba, że jest 10 głów i Bruce wie, że ludzie się jarają takimi odzywkami. I co tak opisze dla Beki. Albo serio, nie wiem. Ale to tak dziwne. Bo on tak teraz sam się tym panczuje, bo nie ma Audi R3, nie? Więc jakby to by zrobił. Ale nie zafleksował się na Audi R3. I że jest bogaty chyba też? No nie wiem, takie dziwne. Flash, no. Tu widzę, Jung Jimmy dobrze podsumował Stalinka. Towar smażę. To jakaś zadyma jest, lecę. Tak samo jak kobieta. Znalazł hity? No trochę tak. Ale wiesz co, no, zrobiłem tutaj poważne ruchy, bo jednak dałem TPK Ghosta. Jakby tutaj nie zabił nikogo, to byłaby tragedia. Posłuchać, by to się złamać, lecz nie wiedzą gdzie wesoły klon podchwycił szan. Małpy tańczą rock'n'rolla. Na pustyni? Nie kończy się, tam też czarny dzień. Kto skończył się na dosty dzień. Nie do szałasu. Taka nuta jak ta za mało rasistowska, mówisz? No nie jest w ogóle rasistowska. I taka ma... Chyba taka miała być. Chciałem wejść na Heralda, ale nie było jak na Heralda wejść, nie? Nie było drużyny. Czy była? Bo ktoś tu pada, nie wiem. Skąd on się tam wziął? Co teraz? Co teraz? Co teraz, nie? Black Cleaver chyba jednak. W samej koszuli siedzę? Nie. Mam jeszcze podkoszulek. Nie. Ja. Kurwa, jaki chain CC dostałem, nie? Erkę Orna, Erkę Leony i Erkę od... Kogo tam jeszcze dostałem? Leona, Jarvan, Orna. A nie, Orna nie dostałem. Orna nie dostałem chyba. Odjebałem z tym ghostem.
Nie mogę! Ja pierdolę, jaki chain! Jaki bombuj, chain! Bombuj, robię tego, bombuj. Edge of the Night, nie? Edge of the bombuj. Night. A to jest Leona zażygana właśnie, Leona. Herald na dole. Ale ja będę go Herald chyba. Musimy iść na Barona. Co mu Benny tankuje? Ja pierdolę. Dobra. No zrobi, spokojnie. Szkoda, że że ta redukcja cooldownu na itemach nie jest wliczona w te itemy. Że nie pokazuje, jaki mam realny cooldown tego przedmiotu.